Szanowni Państwo, serdecznie witam wszystkich, którzy tu się pojawili. Zaprosiliśmy dziś Państwa na wspólne czytanie. Jest to trzecia edycja akcji Narodowe Czytanie, zainicjowanej przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Podstawowym celem tego przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa oraz zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. Pióra oświecone słońcem błyszczały jak samo słońce na pogodnym błękicie nieba. Nagle, zamiast rzucić się na stado, pomknął jak strzała w dal i wkrótce zniknął za kępami drzew i oczerety. Słodki głos jej brzmiał coraz silniej i z tą lutnią w ręku, z oczyma wzniesionymi do góry, była tak cudna, że namiestnik oczu nie mógł od niej oderwać. Zapatrzył się w nią, utonął w niej. Nataszka cofał się teraz, a mały rycerz, poznawszy już całą siłę przeciwnika, nacierał tak żwawo, że świadkom dech zamarł w piersi. Widocznie poczynał się rozgrzewać. Nozdrza rozleły mu się, małe oczki sypały się. Prawda jest, panie Michale mówił, że dokonaliśmy wszelkich rzeczy w Warszawie, ale broń Boże dłuższego pobytu. Tak, mówię ci, zniewieścilibyśmy, jak ów sławny Kartagińczyk, którego słodkość aury w kapuli ze szczętym zdyli. A gdzie to mój pan? Twój pan w korcu i chory. O, dla Boga! Co też jego mość powiada? A ciężko on, Boże, broń chory? Był ciężko chory, a teraz zdrowszy. Medyk powiada, że będzie zdrowy. Moi oficerowie, czy nie swawolnicy, mniejsza z tym. Dojrze tu, nikomu zła nie czynili, a wybito ich do nogi jak psów wściekłych za to, że dziewczętami w karczmie chcieli podać. Księcia była w tej chwili po prostu straszna, bo nie blada, ale sina i wykrzywiona, jak konwulsją uśmiechem, który książę usiłował na usta przywołać. Oddech jego, zwykle krótki, stał się jeszcze krótszy. Szeroka pierś wyzymała się pod złote włosy. Okrutnym się podała szeroko syn Rocha. Żołnierz najlepiej akomodowany, gdy nie ma innej żony jak taka. I to ci jeszcze powiem, że prędzej ona po tobie, niż ty po niej owdowiejesz. Szkoda jedno, że młodych Rochów mieć z nią nie będziesz, bo widzę, żeś bystry kawaler i szkoda by było, gdyby taki ruch muzyki. Odrzekł pan Andrzej. Aby najświętszej pannie, utrapionej ojczyźnie i opuszczonemu panu służyć, przeciw którym dotąd grzeszyłem. Ba, sami nawet katolicy do obozu nieprzyjaciela przechodzą, który tym jako i zdobyciem dwóch stolic. Czekał jeszcze. Na koniec ukazał się pan Kuklinowski. Twarzy jego nie mógł dojrzeć pan Andrzej, ale z szybkiego sapania wnosił, że misja zgoła mu się nie udała i zarazem nie przypadła do siła. Upłynęło wody, od kiedy straciliśmy cię z oczu. Bodajże pod Beresteczkiem widzieliśmy cię ostatni raz, całego we krwi unurzanego. Pan Michał pochylił się do kolan pańskich i odrzekł. I w Warszawie później, miłościwy panie. A przybywszy do księcia Bogusława, który za przedawczyka magu mając, wszystkie nierzeczliwe praktyki przeciw ojczyźnie jaśnie przed nim odkrył. Nie tylko pomieniony chorąży oczu. Skłonił się miecznik panu Sobieskiemu. Ów zaś uradował się w sercu z publicznej pochwały i odpowiedział. W pierwszym rzędzie boska to dobroć pozwoliła mi się wówczas położyć na progu Rzeczpospolitej nieprzyjaciela nieco pokoju. Śnieg, śnieg, powtórzyła przycinając Baśka. Baśka, dosyć, ledwie już dyszysz, wtrąciła pani Stolnikowa. No trzymaj bać pan na szable, bo wytrącę. Zobaczymy. A ot, szabelka wyfrunąwszy jako ptak z rąk Basi, upadła z brzękiem aż koło pieca. To ja sama, niechcący, to nie łatwo, rzekła drżąca cała panna Ewa. Melechowicz ani na nią spojrzał. Oczy wbił w pana Nowowiejskiego i łopocząc nozdrzami, patrzył starego szlachcica z nieopisaną nienawiścią. Ściskając ręką głowinę nosa. Światło i noc przepyszna upoiły małego rycerza i Basię. Stało im się nie wiadomo dlaczego tęskno i trochę smutno. Chociaż w dalszą rozmowę przerwały im głosy wołające. Komisarze wracają, komisarze wracają. Jakoż po niejakim czasie trzej nieszczęśni wysłannicy ukazali się na Narodowe Czytanie Trylogii Henryka Sienkiewicza uważam za zamknięte. Dziękujemy bardzo.